Vivir? Życie przypomina jazdę karetą. Namiętnością są konie, które ją ciągną. Rozumiem jest woźnica, który powozi końmi. Źle ukierunkowana namiętność to kareta ciągnięta przez konie w galopie, którymi nikt nie powozi. Powiedz, że to nieprawda. Przykro mi. Jeśli to prawda, to przysięgam, że się zabiję. Zostaw mnie, a popełnię samobójstwo. Nie mów głupstw, tylko mnie wysłuchaj. Nie chcę cię dłużej krzywdzić. Powiedz Niko, że prawie dałam się nabrać. Ale cię kocham. Lupe odrabia lekcję. Pisze do Dulce. Ciocia Mayra czyta jej moje listy. Opowiadam jej o ćwiczeniu z Madariagą. Napisz, że Teo prawie umarł ze strachu, kiedy go dotknęłam. Ze strachu czy z rozkoszy? Miałam ochotę kilku poznać. To było super. Choć nagle dziwnie się poczułam. Smutna? Chodzi o twoją siostrę. Czy mamę? Nie mówiłaś, że nie dogadujesz się z mamą. Skąd ci to przyszło do głowy? Tak wyszło w teście psychologicznym. Co? Że kłócicie się z mamą. A raczej, że nic was nie łączy. O co chodzi? Ona cię nie kocha, czy ty jej? Dmuchaj, to wyschnie. Jeszcze druga ręka, żeby było pięknie. Pożyczysz mi pieniądze? W przyszłym tygodniu. Skąd ten pośpiech? Nie mam z kim zostawić Dulce. Odkąd odeszła Lupita, sprawy się skomplikowały. Uspokój się, bo denerwujesz mało. Muszę dokończyć. Opiekuję się nią. Zawsze chętnie to robię. Codziennie nie dam rady, ale raz w tygodniu czy dwa nie ma problemu. Nie musisz. A Lupita? Tak. Zrób ten gest i odwiedź ją w szkole. Na pewno się ucieszy. Powinnaś tam iść. Po co? Mam patrzeć, jak marnuje czas? Idź ty. Nie jestem jej mamą. Mam dość kłótni z tobą. Mój problem polega na tym, że nagle zabrakło mi Lupity. I to twoja sprawka. Zamierzasz mi to wypominać. Myśl, co chcesz. Chodźmy. Dlaczego ją zabierasz? Maluję jej paznokcie. Nie ja tak twierdzę, tak wyszło w teście. Naprawdę? Sprawa jest poważna. Twoja mama jest zła, czy co? Co takiego zrobiłam? Pójdę sobie i zaraz wrócę.
Przepraszam, że przeszkadzam. To było piękne. Dziękuję. To moja terapia. A to moja. Przyniosłam ci kawę. Czyżbyś był przygnębiony? Nie. No, może trochę. Nie mogłem usnąć. I częściowo z tego powodu. Dlatego rozmawiałeś z nauczycielami. Skąd wiesz? Byłaś tu. Byłam tam. Obserwowałam cię. I to nie po raz pierwszy. Szpiegowałaś mnie. Kto ci kazał? Twój mąż? Nie. Jesteś pierwszą interesującą osobą, która się tu pojawiła. To, co przeczytałaś, to rodzaj gazetki szkolnej. Wypisują tam paskudne rzeczy o jednej z uczennic. O Vico Paz. Co o tym sądzisz? Kto to napisał? Nie wiem, to anonim. Ten lub ci, którzy to wydają, są według mnie chorzy. Zaczęło się od kartki, a teraz to plotkarska gazetka. Dlatego ją wyrzucili? Wy się zgodziliście. Jak to? Pascual spotkał się z adwokatem komisji i przedstawił mu raport, który wszyscy podpisaliście. Jaki raport? Powinieneś wiedzieć, bo wszyscy nauczyciele go podpisali. Niczego nie podpisywałem. Lupe. Roberto jest tutaj. Przepraszam, jeśli cię skrzywdziłam. Nie ma sprawy. W teście wyszła prawda. Mama mnie nienawidzi. Jakby nie mogła się pogodzić, że jestem zdrowa. Nie wystarcza jej, że twoja siostra jest chora? Twoja mama jest gorszą wariatką od mojej. To prawda. Nieważne. Nie złoszczą mnie słowa Roberty. Liczy się to, co się dzieje. Dobrze, że mam Dulce i ciocię Mayrę. One są najważniejsze w moim życiu. A my? Ładne rzeczy. W teście wyszły też fajne rzeczy o tobie. Trzeba było od tego zacząć. Najpierw przekazuje się złe wieści. Nieprawda. Co tam było? Masz złote serce, jesteś dobra, lojalna i tak dalej. Jesteś normalna. Już nie musisz spotykać się z tą psycholożką. To dobrze, jeszcze jedna sesja, a wylądowałabym w wariatkowie. Oszalałabym. Co tu robisz? Diego mnie wyrzucił. Co? Jak to? Dlaczego? Powiedział, że musi ćwiczyć. Za każdym razem, kiedy przyjdzie, mam wyjść. Dlaczego nie włożyłeś kurtki? Nie miałem czasu. Przyszedł i kazał mi spadać. On jest chory, to niemożliwe.
Trzeba go ubrać, bo dostanie zapalenia płuc. Niech śpi z nami w tym pokoju. Zwariowałaś? Złapią go. Nie, dobrze go ukryjemy. A rano, zanim wszyscy wstaną, wyprowadzimy go stąd. Zgódź się.